Witam. Na tym filmie pokażę Wam, jak ze statystyki opisowej w ramach wszechstronnej analizy struktury, jak można wyznaczyć decyle. Pamiętajmy o tym, że decyle są to typowe miary pozycyjne, ponieważ do ich obliczenia nie bierzemy wszystkich wartości, które bierzemy pod uwagę, tylko pewien wycinek. I decyle, podobnie do kwartyli, będą wskazywały nam, że określona część zbiorowości będzie przyjmowała wartości niższe lub równe określonemu wyniku, wartości w określonym wyniku. I teraz tak, decyle możemy powiedzieć, że dzielą na 10 równych części określoną zbiorowość. To znaczy, że jeżeli mamy na przykład tutaj pewną wartość i ona występuje w 80 możliwych wariantach, czyli mamy 80 wyników, to decyl pierwszy będzie mówił o tym, ile wynosi około 8 pierwszych wartości. Oczywiście szereg musi być tutaj akurat jest wypisany jako punktowy w sposób rosnący. Podsumowanie w ogóle nie jest konieczne, to wiadomo. I decyl pierwszy można liczyć jako wartość wskazująca na 1/10 całej zbiorowości. Powtarzam, mamy 80 wyników i 1/10 z takiej zbiorowości to 8. Czyli biorę wartość 8 i 9 i z nich liczę średnią arytmetyczną. Tutaj jest jakby numer danej obserwacji, a tu ile ona wynosi. A więc wartość 8 będzie wynosiła 32, a wartość kolejna po niej następująca 32. Tak samo, może być, nie musi. A więc w tym momencie decyl pierwszy będzie wynosił 32 i w związku z tym interpretacja będzie następująca. 10% badanych firm, bo decyl pierwszy ma wynik sprzedaży mniejszy lub równy 32 akurat 1000 zł. Większość osób ma tu kończącą się interpretację. Ewentualnie można dokończyć, że pozostałe 90% badanych firm spożywczych ma wynik sprzedaży większy lub równy 32 tysiące złotych. Można tak? Nie trzeba. Można zostać przy tej skróconej interpretacji do tutaj miejsca 1000 zł, jak najbardziej. Jeżeli chcemy wyznaczyć decyl 9, to pamiętamy o tym, że decyle dzielą zbiorowość na 10 równych części. Jeżeli mnie interesuje decyl 9, to mnie interesuje 10% razy 9, czyli 90% całej zbiorowości. A wartość jakby 92% z 80 to 72. Dlatego w tym momencie decyl 9 jest liczony jako wartość o numerze jakby tak proporcjonalnie 72, bo biorę 0,9 razy 80 jako liczebność naszej zbiorowości. Dlatego tutaj decyl 9 liczony jest jako wartość średnia między wartością tą w cudzysłowie 90% a kolejną następującą po niej. Więc tutaj jedna wartość plus kolejna przez 2 jako średnia arytmetyczna. I teraz w naszym szeregu wartość 72 wynosi 70, a wartość kolejna, czyli 73, wynosi 72. Dlatego tu decyl 9 jest liczony jako średnia z tych dwóch liczb. Wychodzi 71 i można powiedzieć, że 90% badanych firm ma wynik sprzedaży niższy, powinno być niższy lub równy 71 tysięcy złotych. Ta interpretacja mogłaby się tu zamykać, ale można to się rozszerzyć, że pozostałe 10% firm ma ten wynik sprzedaży wyższy lub równy 71 tysięcy złotych.